Witam serdecznie, Wojtek Kaczmarczyk z kanału Do Roboty. Dzisiaj druga część projektu Chorzowskiego Centrum Kultury Miasta Chorzów pod tytułem YouTuberzy. Jestem YouTuberem, który tworzy swój kanał, swój content już od ponad 2 lat. 240 tysięcy subskrybentów, więc chyba sporo, chyba osób dużo mnie widziało, bo ponad 30 milionów wyświetleń. W poprzednim materiale mówiłem, że subskrybenci nam w sumie nic nie dają. No można tak powiedzieć, wiadomo, że jak mamy tych subskrybentów dużo, inni, czy widzowie, czy twórcy patrzą na nas, o, on ma 500 000 subskrybentów, to jest dużym YouTuberem, ale jak widzicie teraz po zasięgach i po obcinaniu tych zasięgów, niektórzy YouTuberzy mają po 1 000 000 subskrybentów, a mają na przykład 300 tysięcy czy 100 tysięcy wyświetleń na odcinek. Bo to nie jest tak, moi drodzy, że w jeden dzień sobie stworzycie, a będę testował zawody i przez 5 lat testuję zawody i cały czas mam 200-300 tysięcy wyświetleń, jest super, zarabiam duże pieniądze. Nie, nie jest tak. Cały czas trzeba coś zmieniać, bo widzowie się nudzą. A jak vlogować? No jest mnóstwo możliwości, żeby vlogować. Można właśnie kręcić kamerką swoją GoPro, to akurat jest tylko pomieszczenie na kamerkę, ale bierzemy kamerkę i mówimy do kamerki: siemaneczko, ziomeczki, dzisiaj pokażę wam, jak tankuje samochód 100 razy na jednej stacji. A wszyscy: wow, 100 razy na jednej stacji, oglądamy ten film, bo przecież będzie super, jak można zatankować auto 100 razy na jednej stacji. No i ktoś normalny powie: po co to oglądać? A ktoś to będzie oglądał, bo takie filmiki mają po 1 000 000 wyświetleń, co jest dla mnie bez sensu. No ale takie rzeczy się robi. Można wziąć telefon i mówić do telefonu: siemaneczko, moi drodzy, dzisiaj wykąpię się w wannie pełnej slajma, czekolady czy jakiegoś napoju i wszyscy to znowu oglądają, bo to jest głupie i to się ogląda. Ale można też zatrudnić na przykład operatora, dźwiękowca, stworzyć jakiś fajny miniserial, stworzyć coś fajnego. Pomysłów jest mnóstwo i od razu mówię, że do tego wszystkiego nie trzeba mieć wielkich funduszy, nie trzeba mieć wielkiego sprzętu, w sumie nic nie trzeba mieć. No trzeba mieć mini jakąśkolwiek kamerkę, żeby czymkolwiek to nagrać, bo wiadomo, jak tworzymy wideo, musimy czymś to nagrać. Ja mam na przykład tutaj mikroport połączony bezprzewodowo z nagrywaniem dźwięku. I to też nie jest potrzebne, bo fajnie też bym nagrał dźwięk na telefon, no ale chciałem jeszcze bardziej się do was przybliżyć, stworzyć to bardziej profesjonalnie i nagrać ten dźwięk tutaj na mikroport. Myślę, że lepiej się to słucha. Ale jak jesteście młodym YouTuberem, nie musicie tego wszystkiego mieć. Wystarczy wam naprawdę mini kamerka i najważniejszy jest pomysł i realizacja. Jak widzicie, miliony wyświetleń często robią filmiki takie wiralowe, które zostały nakręcone przez przypadek. Wiadomo, że z przypadku... Nie no, z przypadku można stworzyć fajny kanał, to jest możliwe, tylko z przypadku nie stworzycie tych zasięgów co tydzień, bo ważna jest regularność, czyli to trzeba mieć w pamięci, że nie robimy super materiał, odcinek o czymś tam, ale później, kurczę, nie mam pomysłu na kolejny materiał, co teraz zrobię? No i lipa, no i zbudowaliśmy powiedzmy 30-100 tysięcy wyświetleń na pierwszym odcinku i kolejny, no nie ma tego odcinka, wydamy go za miesiąc i znowu walczymy od zera, czyli od powiedzmy 100 czy 1000 wyświetleń. Nie musimy być sobą, zawsze mówię, że nie trzeba być sobą, jak widzimy po innych youtuberach, nie wiem, na przykład Cybermarian założył sobie jakieś okularki, wąsik, coś tam, przeczesanko takie na głowie i no nie jest powiedzmy sobą, bo udaje jakąś postać, ale jest w tym autentyczny, bo wszędzie, nieważne, czy w telewizji, w internecie, na YouTubie, czy też na Instagramie, zawsze tworzy tą postać. I właśnie tak też uważam, żeby, chyba że po prostu chcecie się jak chłop za babę przebrać i w każdym odcinku robić jakieś gagi, no to też jest spoko. Pomysłów jest mnóstwo. Wpisujecie to na kartce, od jutra kręcicie, wrzucacie to na YouTube, wysyłacie swoim znajomym, oni to oglądają, podoba im się albo nie i są hejterami, was zniszczą, ale nie wolno się poddawać takim hejterom. No i wrzucacie coraz więcej tego materiału, coraz więcej was osób lubi, coraz więcej osób was szanuje, ogląda, robicie zasięgi, robicie duże pieniądze, bo takie też na YouTubie można robić, jeśli się jest fajnym i oglądanym i marki was lubią, bo za to też się zarabia. I co, jesteście... Nie wiem, czy jesteście szczęśliwi wtedy. No byście byli szczęśliwi, jeśli robicie to z pasją i z chęcią, a nie tylko z chęcią na przykład zarabiania pieniędzy, bo Freeze ma miliony i my też chcemy mieć miliony i tylko dlatego to robimy, to jest bez sensu. Trzeba to robić jakoś tak serduszkiem. Ja tak robię swoje materiały, że robię to z chęci, z zadowolenia i dlatego, że chcę to robić i wtedy wychodzi to dla mnie autentycznie i takim youtuberem polecam być. Reasumując, temat tworzenia, vlogowania, tworzenia kontentu, najlepiej to wszystko spisać sobie na kartce. Znaczy ja mówię, że najlepiej, ale nie zawsze tak robię, bo czasem jadę na zdjęcia i nawet nie wiem, co będę kręcił. Tworzymy taki mini scenariusz, najlepiej, na swoje pierwsze 5 odcinków, 6, żeby mieć już to rozpisane.
pierwszym odcinku zrobię to, rzucę swoim widzom na przykład temat, co chcecie zobaczyć w drugim odcinku. W drugim odcinku zrobię to, zmodyfikuję to o to, co chcieli widzowie. No i tak tworzymy jakąś rozpiskę. Najlepiej na taki plan przyjechać przygotowanym, bo dobrze wiem o tym, że jeśli właśnie tego przygotowania nie ma, to z 3 czy 4 godzin planu robi nam się 8, bo każdy chodzi i mówi: ja nie wiem, co zrobić, ja nie wiem, o czym powiedzieć, może pójdziemy tam, a może zobaczymy to, a to może tu nagrajmy taką przebitkę i tu też nagrajmy. I to wszystko trwa, to wszystko jest czas, bo plan filmowy to jest głównie poświęcanie dużo, sporo czasu. Więc jak mamy ten plan w głowie, a jeśli nie jesteśmy doświadczonymi twórcami, to dopiero mamy ten plan na kartce, to trzymajmy się tego planu, chociaż troszkę. Ja już przy 100-120 odcinkach mam to mniej więcej w głowie, czyli jak wjeżdżam na plan, mówię: dzień dobry, robimy to, 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 ja skręcam to, operator kręci to, dźwiękiem łapiemy co innego. I to już jest dla mnie, można powiedzieć, proste po tylu filmach, które nagrałem, ale na początku nie było to proste, ja się myliłem, ja stałem do kamery, patrzyłem i ja, nie wiem, 10 razy powtarzałem jedną kwestię. No ale to wszystko wyrabiasz w praktyce, drogi widzu. Wszystko wyrabiamy w praktyce. Gramy w piłkę codziennie na boisku, jesteśmy coraz lepsi, strzelamy gole. Tak samo na YouTubie, jesteśmy lepsi, robimy większe wyświetlenia. Ludzie nas lubią. I właśnie o te wyświetlenia chodzi, ale o tym wszystkim opowiem w trzeciej części. Ja nazywam się Wojtek Kaczmarczyk i zapraszam Państwa, wszystkich widzów, moich drogich, kochanych, na część trzecią, gdzie opowiem o wyświetleniach, o zarobkach, skąd biorą się zarobki, skąd biorą się te pieniążki, jak wygląda właśnie tworzenie scenariusza na odcinek i inspiracje na treści. Podrzucę Wam kilka.